już mam kolejną klapę na okno przygotowaną. Znaczy kolejną. Pierwsza to była przezroczysta na tył namiotu. Tutaj już jest pełna z kodury. Teraz na tej stronie tutaj będzie naklejony rzep po to, żeby od wewnątrz przykleić tą klapę. Ona jest po to, żeby zamknąć okno, bo w oknie będzie tylko moskitiera. Zamknąć okno, żeby ciepło nie uciekało wewnątrz namiotu, albo żeby mi deszcz nie padał do środka. Także cała będzie wklejana na rzepy. Mam nadzieję, że tylko czasami to będzie używane, że tak to będzie ciepło ciągle na wodzie. No ale wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Także trzeba się zabezpieczyć w razie czego. Teraz będę naklejał rzep. Rzep będzie z tej strony wklejony dookoła. No i tą stroną będzie od wewnątrz przyczepiona ta klapa do okna. Także to jest jedna klapa. Zaraz będę szył drugą. Później będę rzepem oklejał. Jeszcze ten rzep przyszyję do tego i już będą okna wyrobione, to już będzie koniec namiotu. Właśnie skończyłem przyszywanie rzepów do klapy na moskitierę. Tak to wygląda. Także okno można sobie łatwo zasłonić. Klapa fajna, taka sztywna wyszła. No i teraz muszę się pochwalić, jaki piękny błąd tutaj zrobiłem. Otóż rzep nakleiłem nie z tej strony, co trzeba. Czyli rzep miał być tutaj wklejony, a nie tutaj. I teraz jest problem tego typu, że muszę wszystko wypruć, bo ta strona miała się patrzeć na zewnątrz, czyli miało to tak wyglądać. Skoro cały namiot jest tutaj takiej barwy moro, to czemu tutaj ma być zielone? Miało to być odwrotnie teraz. Narobiłem się jak głupi i muszę z powrotem wypruć rzepa z klapy i na drugą stronę go wkleić. No także pomyłki się zdarzają i Syzyfa sobie zrobię teraz ponownie. No nic. Także tak to wygląda, no. Czeski błąd, jak to się mówi. No ale przynajmniej widać, że wszystko pasuje do siebie po przyklejeniu. Tyle tylko, że muszę teraz to wypruć i na drugą stronę wszyć. No to biorę się do roboty. Okno jest zrobione. Tutaj kupiłem rzep już czarny tym razem i teraz go od dobrej strony po prostu przyszyję. Ten jest bez kleju rzep. Będzie tak oprzyty w tą stronę i w tą dookoła. Także to jest klapa na okno chroniąca mnie przed deszczem. Ja się zabieram za robotę i tamte okno drugie, które już zrobiłem, nie będę odpruwał rzepa, jak go tutaj z tej strony zrobiłem. Nie będę tego białego odpruwał, po prostu z drugiej strony tutaj jeszcze przyszyję ten czarny. No, w ten sposób zostawię i ta jedna będzie zrobiona tak w miarę fajnie, ładnie, że z jednej strony rzep. A tamta druga będzie miała z dwóch stron rzep, biały i czarny. Tak wygląda mój warsztat pracy, jeśli chodzi o szycie namiotu. Mega rozpierducha. Jestem już szczęśliwy, bo skończyłem szycie namiotu. Tu jest moja torba, którą właśnie
przed chwilą skończyłem. Ona jest też zrobiona z tego samego materiału, co namiot. Jest to Kodura 600. Tak sobie ją wymyśliłem. Ona jest tutaj na rzep wpinana ta torba. Jedną ręką ciężko pokazać, ale jest na rzep w każdym razie. I gotowa do transportu. W środku już jest namiot spakowany, łącznie z szybą. Wszystko się ładnie zmieściło. Torba ma około 58 chyba centymetrów. Tak, 58 na 48 chyba. Także to jest mój efekt końcowy, jeśli chodzi o namiot na ponton. W końcu udało mi się to zrealizować. No, nawet dosyć sporo to wszystko waży, bo trochę to tutaj trochę jest tego materiału. Podejrzewam, że łącznie całość 5 kg razem z tą torbą ma i z szybami. Także no, koniec. Teraz następne, co będę szył, to z tego samego materiału będzie mata sumowa. Tutaj jeszcze pozostały mi paski, które właśnie będę wykorzystywał na tą matę, ale mam palce brudne od markera, matkowskie, jakie to domy. No nieważne, tutaj są jeszcze paski na tą matę. A póki co tak wygląda spakowany mój namiot na ponton. Jutro jeszcze raz nadmucham ponton. Przeszukuję sobie gumy. Gumy. Taka okrągła guma będzie robić za napinacze do namiotu. I tutaj takie uchwyty do odbojnicy. To są oryginalne uchwyty kupione w Kolibri. Jeszcze tutaj będę musiał wkleić sobie takie coś. O, dwa balony, żeby tył napinać. To będzie wszystko.